Wykorzystanie roślin okrywowych w międzyrzędziach może być źródłem kilku korzyści ekosystemowych, wśród których wymienić można dostarczenie składników odżywczych i materii organicznej do gleby pod uprawami sadowniczymi, ograniczenie erozji gleby czy zwiększenie różnorodności biologicznej. W międzyrzędziach zastosowanie mogą mieć wysiewy roślin bobowatych solo lub w różnego typu mieszankach, np. mieszanka kostrzewy owczej, festuka owina i kończyny białej lub różowej, Trifolium repens, Trifolium hybridum. Najpierw rozwija się trawa, a później kończyna, jak to zwykle bywa na łąkach. Skoszenie mieszanki w połowie czerwca może zapewnić organiczną ściółkę i zwiększyć pulę składników odżywczych dla drzew. Kończyna biała lub różowa, Trifolium repens, Trifolium hybridum lub mikrokończyna, jako ekotyp kończyny białej, w fazie kiełkowania mają duże wymagania co do wody i pełnego światła. Powolny rozwój początkowy rekompensuje późniejsza odporność na ugniatanie gleby przez maszyny. Takie zarządzanie glebą w rzędach i międzyrzędziach w sadzie może posiadać również potencjalne wady. W okresach suszy i braku składników pokarmowych rośliny współrzędne mogą konkurować o nie z drzewami. W czasie wzrostu roślin, szczególnie gatunków bobowatych, okresowo, zwłaszcza przy deszczowych i wilgotnych warunkach, może wystąpić problem ze ślimakami, które mogą również zagrozić roślinie uprawnej. Ponadto rośliny tworzące dużą biomasę, pozostawione bez koszenia na okres zimy, mogą przywabiać gryzonie, które będą uszkadzały drzewa. Mimo tego ten innowacyjny sposób zarządzania glebą jest godny wprowadzenia do szerokiej praktyki.